No, w końcu jakiś wypoczynek. Co to jest? To łóżko jest w koszmarnym stanie. Nawet szafka nocna jest uszkodzona. Nie będę na tym spała. A to łóżko podoba mi się bardziej, jest bardzo przytulne. Tu zostanę. O, moja sąsiadka! Czy to moje łóżko? Przypomina bardziej magazyn desek niż łóżko. W dodatku jest tu karaluch. Co za ohyda. Mam pomysł. Możesz tu podejść? Zamienimy się? Zapłacę ci. No nie wiem. No dobra. W sumie kasa mi się przyda. Super. Moje łóżeczko. Jak mam na tym usiąść? To do mnie. Już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać. Ostrożnie. Wszystko okej. Nikomu nic się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak. Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. To proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale. Zrobione. Wow. Ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już tu są. Wejdźcie. Tu są wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uff, to było trudne. Jak to? Ale super. Nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. I jeszcze kwiaty dodali, super. I poduszki na sam koniec. Ostatnie akcenty. Uważajcie na oczy. Wow. Myślałaś, że mnie pokonasz? Kurczę, jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra. Co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Zszywacz mi w tym pomoże. I zaczynam. Okej, jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? No, możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej i tej tkaniny zrobię sobie stół. Powinno wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbaciane przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. A teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny, no cześć! Dawno was nie widziałam. Pobawmy się. Zaraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje?
Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam, moje uszy! Wyłączcie tę muzykę! No, zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi i zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam, to tutaj. Za chwilę to załatwimy, nie martw się. Toni? Tak. Jestem profesjonalistą. Dziewczyny, robicie za dużo hałasu, tak nie wolno. Mam pomysł. To dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chcę się tańczyć i uśmiechać. Prawda? Muszę już iść, do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi. Też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie 100 razy lepsza niż twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe. Wyszło świetnie. Powieszę go tutaj. Jestem zachwycona. A pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra. Nie mam głośników, ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba wam się, moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza! Musimy się tam dostać! Cześć! Możemy się do ciebie przyłączyć? Pewnie, zapraszam! O, to impreza herbaciana, jak fajnie! Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła, ta książka jest taka ciekawa! Co się dzieje? Czarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jak ich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Okej. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo ja! Co tam się dzieje? Teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Hura, jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam, to pilne. Dzień dobry. Potrzebuję waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Włączamy. Gotowe. Pięknie, tu są wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko. Co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem, zajmę się tym, uratuję twoje łóżko, nie martw się. Gotowe. Udało mi się. Chodź do mnie w gości. Nie mam innego wyjścia. Masz tu całkiem przytulnie. Jakie fajne zabawki, podobają mi się. No to co, pokój? No dobra. Dzień dobry, śpiochy. Pobudka, czas na Barada Challenge. Nie, wypuśćcie nas! Oj, co to jest? Mia, spójrz! Tam są kłódki. 1, 2, 3, 4, 7. Aj! Oh my God! Coś tam jest. Trzeba to sprawdzić. Może pociągnijmy za tę linę? No dobra. Ciekawe, co tam będzie? Wow, to skitelsy. Wiadro pełne cukierków. Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Fuj! Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coś tu jest. Mari, to klucz.
Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się. Przytulasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamień, nożyce, papier, ty. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Uspokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz. Dobra. Fuj, masakra, obrzydlistwo. Mam. Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Hurra, mamy to! Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Yummy. Nie chcę tego pić. No dobra, ja pierwsza. Fuu, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj, Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie. Dobra, czego się nie robi dla wolności. O! Jest i kluczyk. Znalazłam go. Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra, świetny z nas zespół. Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna. Ej, Mia. Dobra, moja kolej. O, jakiś pistolet. Ciekawe, jak działa. Ej, uważaj z tym. Nie martw się, trzymaj. I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni safe. Sprawdźmy. Fuu, to kawałek śmierdzącego sera. Zaraz zwymiotuję. Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. Z chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Miam, miam. Ups. Co się dzieje? Zadławiłaś się? Pomogę ci. Mia, to klucz. Hurra. Pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz? Zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Ene due rike fake. Co, ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się myszy! Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam. Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła. Znowu słomki. Yummy. Może tym razem dostanę coś smacznego. Zaczynam. No dobra. Wow, to kola. Uwielbiam kolę. Ale klucza w niej nie ma. No. No to teraz ja. Fuj, co za ohyda. Nie dam rady tego pić. Bingo. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Mari, mogę ja to zrobić? Hurra. I
następne zadanie za 3, 2, 1. Działamy! Oho! Otwieraj pierwsza. Nie, twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili! Twoja kolej. Okej, otwieram. O kurczę! Teraz to ciebie nieźle urządzili. O nie, to farba. Czego się śmiejesz? Otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. Zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Hurra, wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juhu! Wolność! Kto tam puka? Już biegnę otworzyć. Witam, witam. To są pieniądze. Oto twoje zamówienie. Och, jakie ciężkie pudło. Co tam masz, sąsiadko? Zobaczmy. Aha, tu jest wszystko, co pozwoli mi stworzyć moje wymarzone łóżko. Wow, ile tu drewna! Szybko położę to na podłodze. Co ona tam kombinuje? Ojej, zanurkowała w tym pudle! Świetnie, to będzie moja barierka. Jaka ogromna! Super, prawie wszystko wyjęłam. No i oczywiście narzędzia. Oj, to bolało. Dobra, odstawię to pudło, przeszkadza mi. Co ona teraz robi? I architekt Mary bierze się do roboty. Okej, postawimy tak, a to tak. No całkiem nieźle. Już niedługo będzie bardzo ładnie. Jestem urodzonym budowlańcem. Piętrowe łóżko. Zawsze chciałam takie mieć. Ekstra. Teraz jej łóżko jest fajniejsze niż moje. Ale nie szkodzi, mam pomysł. Kupić. A teraz czekamy na kuriera. Oto i on. Witajcie, to dla was. Dziękujemy. Szybko wnieście to do środka. Gotowe. Wow, to jest piękne. A co myślałaś? Łóżko zamontowane, jeszcze trochę ozdób. Dodamy też światełka. I jakieś fotki, żeby kącik był jeszcze bardziej przytulny. No to co, włączamy. Wyszło świetnie. Wow. Aż ci kopara opadła, co sąsiadeczko. To kto teraz ma najfajniejsze łóżko? Auć, to bolało. Co tam robi moja sąsiadka? Nie podglądaj. Co by tu wymyślić? Bingo. Wiem. Muszę udekorować swój kącik wszystkim, co znajdę. Na przykład te zasłony są całkiem niezłe. O, i ten obrus też mi się przyda. Mimo, że nie mam zbyt wiele kasy, to główka pracuje. Świetnie, wygląda super. Tak samo dobrze jak u Jennifer. Aj! Mary, co ty tu rozrzucasz? Ojej, skąd masz takie fajne zasłonki? Teraz obrus pójdzie w ruch. Zrobię z niego świetny hamak. Wow, jest taki wygodny. Tak miło się w nim odpoczywa. Cześć, sąsiadko, jak leci? Jakoś tu nudno. Mam pomysł. Zaraz coś zamówię. Mary pęknie z zazdrości. Już biegnę. Dzień dobry, twoje zamówienie. Zainstaluj to tutaj, proszę. Robi się.
Wszystko gotowe. Oto twoja zapłata. Dziękuję. Do widzenia. No hej, zapraszam wszystkich na imprezę do mojego pokoju. Cześć dziewczyny. Zobaczcie, jaki mam fajny domek. Jest rewelacyjny, Jennifer. I super przytulny. Urządzamy prywatną imprezę. Nikt więcej nie może wejść. Czas zacząć zabawę. O, mam świetny pomysł. Do dzieła. Dobra, obrus. Teraz naczynia. I moi dobrzy, wierni przyjaciele. Co knuje moja współlokatorka? Podkręćmy muzykę. A, co się dzieje? Co ty na to, Mary? Podoba ci się? Koniec tego dobrego, popamiętasz mnie. Ochrona? Tak, chcę złożyć skargę na głośne hałasy w moim pokoju. O, to do mnie. Dzień dobry, w czym problem? Chodź ze mną, pokażę ci. Tu są, to one hałasują. Zaraz się tym zajmę. Co tu się dzieje? Kim jesteś? Są skargi na wasze głośne zachowanie. Chyba wiem, jak rozwiązać ten problem. Proszę bardzo. W takim razie jestem skłonny przymknąć oko. Do widzenia. Ej, co to ma być? Mam kolejny pomysł. Zrobię swoją imprezę. Co ja tu mam? Fajny świecący globus. A teraz z tych krążków zrobimy coś ciekawego. Jennifer padnie z wrażenia. Świetnie. A teraz bierzemy i przyklejamy kawałki płyt CD do globusa. Wow, super! Wspaniała kula dyskotekowa gotowa. Teraz imprezowy klimat będzie panował tu już na zawsze. A z reszty dysków zrobię dekoracje na ścianę. Super, mój pokój błyszczy. Teraz czas włączyć jakąś muzykę. I to na maksa. Co za impreza. Co tam się dzieje? O, patrz, u Mary też jest fajnie. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Cześć, chcemy się z tobą zabawić. Co by tu jeszcze wymyślić? Wiem, mam fajne pudełko z żarówkami. Są niesamowite. A teraz będę potrzebowała kabla. I proszę, łańcuch świetlny gotowy. Muszę go tylko powiesić. Co ona tam wymyśliła? Jak przytulnie. Uwielbiam swój pokoik. Dobra, trzymaj się, Mary. Proszę wejść, szybko. Musimy sprawić, żeby to miejsce nabrało blasku. Tak, tak, dokładnie to, co trzeba. Wszystko działa. Tu są pieniądze. Dziękuję. Jak fajnie. Lepiej niż u ciebie, co? Ojej, co się dzieje? A, to pożar! Mamy tu przecież gaśnicę. Zaraz opanujemy sytuację. Nie bój się. Wszystko jest pod kontrolą. Gotowe. Ale moje łóżko jest zniszczone. Przykro mi, Jennifer, ale zawsze możesz zamieszkać w moim domku. Dobra, chodźmy do ciebie. Moje miejsce też jest fajne, co? Tak, bardzo tu ładnie. Trzymaj, poznaj moich pluszowych przyjaciół. To do mnie! Muszę natychmiast otworzyć drzwi, to bardzo ważne. Wejdź szybko, czekałam na ciebie od dawna. Witam, przywieźliśmy wszystko, co zamówiłaś. Świetnie, oto zapłata. Miłego dnia. Co to jest? Dlaczego przyniosłaś tu brudne pudełko?
To nie jest zwykłe pudełko. Są w nim materiały budowlane. Użyję ich do metamorfozy mojego łóżka. Będzie nie do poznania. Co ty robisz, Kate? Wszystko okej? Tak, nic mi nie jest. Tylko ta drewniana rzecz spadła na samo dno. Ojej, co za niestabilne pudełko! Myślę, że nie chodzi o pudełko, tylko o ciebie. Nic mi nie jest. Za chwilę sama się przekonasz. No to bierzemy się za metamorfozę. Daj mi trochę czasu, a nie poznasz mojego łóżka. To będzie arcydzieło. Zacznę od zrobienia podstawy. Musi być solidna. Wygląda na to, że radzisz sobie całkiem dobrze. Mówiłam ci! To podsunęło mi genialny pomysł. Czas zająć się także moim łóżkiem. Już biegnę! Wnoście to szybko! Dzień dobry, czy możesz pokazać, gdzie to postawić? Okay. Kupiłaś gotowe łóżko? To niesprawiedliwe! Dlaczego? Mogę wydać moje pieniądze na co tylko zechcę. Zrobione! Spójrz na ten przytulny zakątek, który mam. To nie wszystko. Dodamy jeszcze drobne szczegóły. Co sądzisz o tych zasłonkach? Myślę, że ładnie komponują się z ogólną stylizacją. A, prawie zapomnieliśmy o oświetleniu. To bardzo ważne. Od razu lepiej. Zamknij buzię, Kate, bo ci mucha wleci. Moje łóżko jest niesamowite. Muszę jeszcze lepiej urządzić swoje łóżko. Co by tu wymyślić? Nic mi nie przychodzi do głowy. Musi być coś, co mogę zrobić. Bingo! Chyba wiem. Zaraz wracam. Przydadzą mi się te zasłony. O, obrus też wygląda dobrze. Też go wezmę. Wspaniale. Teraz mogę udekorować moje łóżko i sprawić, że będzie naprawdę przytulne. Co ty wyprawiasz, Kate? To nie twoja sprawa. Nie wchodź mi w drogę. Wiem, jak przyczepić tekstylia. Można użyć zszywacza. Spróbuję. Działa, świetnie. Moje łóżko przekształca się na moich oczach. Naprawdę wygląda nieco lepiej niż wcześniej. No właśnie, już prawie skończyłam. Nikt nie przebije mojej pracy. Uspokój się, Kate. Jesteś chyba zbyt nerwowa. Nie martw się, musiałam złamać deskę, żeby zrobić sobie hamak. Świetnie wyszło, co? Wielki mi rzeczy, hamak, to nic takiego. Na pewno wymyślę coś lepszego. Przekonamy się o tym. Pilnie muszę pokazać Kate, co potrafię. Nie pozwolę jej myśleć, że jest najlepsza. Wiem, zamówię coś. Już jest. Biegnę. Dokąd idziesz? Moje zamówienie ekstra. Wnieś to do pokoju. Postawię to pudełko i od razu je rozpakuję. Twój nowy zestaw muzyczny to prawdziwa bomba. A kula dyskotekowa uświetni każdą imprezę. Wszystko gotowe. Goodbye. Czas zadzwonić do koleżanek i przetestować moje nowe zakupy. Cześć, ślicznotki. Siadaj. Kate, przykro mi, ale nie jesteś zaproszona. I wcale nie chciałam. Proponuję włączyć muzykę i dobrze się bawić. Jesteśmy jak najbardziej za. Włącz to szybko. Wow, jak fajnie, prawdziwa impreza. Bingo. Zrobię lepsze przyjęcie. Wasze przy nim wysiądzie. Gdzie są moje zabawki? Musimy nakryć dla nich stół. Proszę bardzo, świetnie, siadajcie tutaj. Zrobimy imprezę herbacianą. Jesteście takimi miłymi gośćmi. Uwielbiam was. Chcecie herbaty? Częstujcie się, jest pyszna i pachnąca. Kate urządziła własną imprezę? Trzeba jej przeszkodzić. Zaraz pękną mi bębenki. Jest naprawdę głośno. Nie szkodzi, wiem jak to zatrzymać. Proszę się pospieszyć i przyjechać. Wejdź do środka. Po co mnie wezwałaś? Zapraszam. Ta grupa zakłóca ciszę nocną. Widzę, że ktoś urządza nielegalną, głośną imprezę. Dziewczyny, spokojnie, ja się nim zajmę. A co powiesz na małą nagrodę? Podoba mi się twoja oferta. Nasza sprawa jest całkowicie załatwiona. Nie udało ci się mnie zatrzymać, Kate. Kurczę. Przepraszam, muszę już iść. Mam inny plan. Przebiję tę imprezę i urządzę coś naprawdę spektakularnego. Przyjaciele, mamy coś do zrobienia. Przyniosłam kilka starych płyt, CD i nożyczki. Zrobimy świecącą kulę. Spójrzcie, jestem w tym całkiem dobra. Już pocięłam płyty na kawałki.
idealnie. Jak pięknie się mienią. Super. Myślę, że będą świetne dla naszej kuli. Awesome. Teraz potrzebuję globusa. Ma idealnie okrągły kształt. Wezmę pokrojone płyty i je na niego nakleję. Voilà! Nasza kula dyskotekowa jest gotowa. Jaka piękna. Powieszę ją na środku i ozdobię ściany pozostałymi płytami. Światło będzie się od nich odbijać i pięknie wypełni całą przestrzeń. No a co to za impreza bez głośnej muzyki? Mam przecież telefon i głośniki. Wow, w pobliżu jest kolejna impreza. Tam wydaje się być o wiele ciekawiej. Przyłączcie się, zapraszam. Coś mi się nudzi. A to dlatego, że nie mam nowiutkiego telefonu. Chwila, wiem co robić. Trzeba zrobić oświetlenie. W pudełku powinno być dużo żarówek. Racja, tak jak myślałam. Wyjmę je i upewnię się, że wszystkie są w porządku. Świetnie, wszystko okej. Muszę tylko wymyślić, jak je połączyć. Pudełko nie będzie mi już potrzebne, ale kabel tak. Chyba wiem, gdzie go znaleźć. Tylko nie mogę dać się złapać, bo będę miała spore kłopoty. Gdzie są nożyczki? Muszę odciąć tyle kabla, ile potrzebuję. Skończyłam. Czas wracać do mojego łóżka. Teraz mogę zrobić prawdziwy łańcuch z lampkami. Wyjdzie pięknie, jestem pewna. Wygląda super. Czas to powiesić. Skąd ona ma te światełka? Nie szkodzi. Wymyślę coś jeszcze lepszego. Zapraszam, szybko. Przynieśliśmy to, co zamówiłaś. To najlepsze łańcuchy oświetleniowe, jakie istnieją. Zaraz je powiesimy i sami się przekonacie. Wow, to wygląda o wiele fajniej niż moje. Pozostaje tylko podłączyć i można podziwiać. Gotowe. Co o tym sądzicie? Dziękuję, to jest dokładnie to, co chciałam. Polecamy się na przyszłość. Czas na małą przerwę. Wezmę koktajl i poleżę w swoim łóżku. O nie! Zaraz upadnę! Tylko nie to! Rozlałam koktajl prosto na żarówki. Moje łóżko płonie! Pomocy! Mamy tu pożar! Co tak stoisz? Zrób coś! Mam pomysł. Trzeba użyć gaśnicy. Nie martw się, zgaszę ten płomień. No i już po wszystkim. Jesteśmy bezpieczne. Dzięki, uratowałaś nas. To nic takiego. Musimy jeszcze zamówić farby. Przybij piątkę. O, jest i kurier. Hurra, to paczka. Witam. Proszę za mną. Tutaj, tutaj. Świetnie, dziękuję bardzo. Szybko spójrzmy, co tam jest. Zaczynajmy. Dobra. Pasuje mi, co? Jak to działa? To proste. Wszystko wywiercę. Ojej, to jest takie ciężkie. Ostrożnie. Tu przewiercę, tu postukam. Jeśli postępować zgodnie z instrukcją, wszystko się uda. Trzymaj, a ja zmierzę. No proszę, dałyśmy radę. Super. Oto schodki na pierwsze piętro. Dziewczyny, jesteśmy super budowniczymi. Właśnie, tu jest coś jeszcze. Żółte pudełko dla mnie. Dla mnie zielone. Niebieskie, czerwone. Wow, całe wiadro farby. Żółta farba w sprayu. A ja mam wałek. A ja mam pędzel. Puszysty. Bierzmy się do roboty. Trzeba pomalować to miejsce na żółto. Uśmiechnięta buźka. Dobra, a teraz na poważnie. Ojej, ale tu jest fajnie. Wiadro w ruch. Jedna sekunda i gotowe. Rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. A teraz trochę pracy pędzlem. O tak, ale fajnie mi to wyszło. Jedziemy z tym wałkiem. To jest to, teraz wszystko jest zielone. Świetnie nam poszło, dziewczyny.
Wdech, wydech, wdech, wydech. No właśnie, muszę przecież udekorować pokoik. Co ja tu mam? Jakie śliczne kwiatki. Wezmę je wszystkie i rozrzucę po całej ścianie. O tak. Jakie to ładne. Co tam jeszcze jest? Poduszki. Nie mogę się bez nich obejść. Teraz mam miękki kącik. A tu jest pan kaczorek. Ej, nie podglądaj. Skończyłam rozgrzewkę. Co tam robi Britney? Ojej, udekorowała pokój. Mnie też by się przydało. Gdzie jest moje pudełko? Sprawdźmy. Taśma LEDowa, tego mi trzeba. Wyszedł świetny wzorek. A z tej waty można zrobić chmury. Super! Mięciutka jak chmurka. Muszę to tylko pomalować. Potrząsnę i jedziemy z tym. Gotowe. Włączamy światło. Wow, to tak jakbym trafiła do nieba. Ale odlot. Potrzebuję tylko leżaka. Buu! Hagi-Wagi mówi wszystkim cześć. Czas na jakieś foteczki. Co? Udekorowała pokój? Ja też chcę. Co ja tu mam? O, zegar. Świetnie, powieszę go tutaj. Chociaż nie, nie podoba mi się. A może to? To też nie. O, te usta są idealne. Okej. Teraz rzęsy. No pięknie. Mój fotel worek jest najwygodniejszy. A teraz zrelaksujmy się z moim kumplem. Zobaczmy, co jest w pudełku. Mata z roślinkami. Dekoruje nimi całą ścianę. To jest takie piękne. Dorzucę kwiatka. Co to jest? Muszę to nadmuchać. Ojej, to było trudne. Ale nadmuchiwane krzesło gotowe. Jest idealne na drzemkę. Zwłaszcza z creeperem w dłoni. Ej, dziewczyny! Przedstawmy sobie naszych pluszowych przyjaciół. To takie słodziaki! Hagi-Wagi, masz teraz trzech nowych kumpli. Panie żółwiu, jesteś taki słodki. Jak dobrze cię mieć. Podoba ci się pokoik, co? Wiem, co spodoba ci się jeszcze bardziej. Ten samochód. Gotowy? No to gaz do dechy i jedziemy. A teraz wracaj. Yes! Cześć, ptaszku. Spójrz to jabłko. Powiedz, jabłko. Nie chcesz? A może motyl? Powiedz, motyl. No co jest? Nie to nie. Cześć, rybko. Jak ci się podoba w torebce? Myślę, że w tym akwarium będzie ci lepiej. No i gotowe. Widzę, że już ci się podoba. No i gdzie się chowasz? O, tu jesteś. Kurczaczki, jesteście takie urocze. Po prostu was uwielbiam. Czy można być jeszcze słodszym? No idźcie się ze sobą pobawić. Kocham was tak bardzo, że nie jestem w stanie tego wyrazić słowami. Jesteście cudowne. Nice. Moje maleństwa. Okej, tutaj jest numer. No dzień dobry, jak tam moje zamówienie? Świetnie. Troszkę poczekam. O, to na pewno kurier. Dziewczyny, to do mnie. Proszę wejść. Dzień dobry. Dziękuję. Oto i moja lodówka. O, tak, pasuje idealnie do mojego pokoju. Sprawdźmy, co jest w środku. Mnóstwo słodyczy, moje ulubione cukierki. Ej, są niebieskie, czyli moje. Co? No tak, dobrze, bierz. Dzięki. No to wezmę sobie KitKata.
Uwielbiam je. A kuku, KitKat. No tak, jest czerwony, trzymaj. Smacznego. Kurczę, wszystko mi zabrały. O, mam tu jeszcze skitelsy. Ale fajnie. Chyba nikt nie patrzy. No to zaraz sobie... Co? Tina? No dobrze, weź je. Ale ja też chcę to zjeść. Kurczę. Co, nic tam już nie ma? O, jeden cukierek. Tylko jeden. O tak, to jest super pyszne. Ekstra. Uwielbiam kitkety. Pyszka. Wszystkie cukierki prosto do buzi. Rewelka. No dobra, przynajmniej cokolwiek zjem. O tak, wykończ ich. Wykończ ich. O nie, bateria się rozładowała. Co robić? No właśnie, mam przecież pudełko. Mam tu monitor i konsolę. Ekstra. Hej, Julie, chcesz ze mną zagrać? No pewnie. No to chodź do mojego pokoju. Tu jest twój joystick. A ten jest mój. No to włączam. Ale fajnie, my też możemy zagrać? Sorry, dziewczyny, ale mam tylko dwa joysticki. Nie, to nie. O, ja też mam przecież pudełko. A w środku ekran. I matę do tańczenia. Tina, szybko zobacz, co mam. Fajne, co? Pewnie. Rozkładaj. A ja włączam monitor i lecimy. To jest to. Powtarzaj za awatarem. Myślę, że idzie nam całkiem nieźle. Tak, grałaś już w tę grę? Wygląda na to, że dobrze się bawią. Myślisz o tym, co ja? Dziewczyny, możemy do was dołączyć? Proszę. A może się zamienimy? Dobra. Od tak dawna chciałam potańczyć. Dajmy czadu, Julie. Tina, świetnie ci idzie. Wygramy to. Skaczemy! O tak, zdecydowanie urodziłyśmy się, żeby tańczyć. Cześć wszystkim. Wow. To dopiero lody. Ja też chcę takie. Kto to jest? Hej, witaj piękna. Jak leci? Jaki przystojniak. Zamurowało cię? Dobra, myślę, że to doskonały pretekst do zjedzenia lodów. Wstydź się, to moje! Jej, wszystkie lody dla mnie! Ekstra! Jak mogłeś podkradać moje jedzenie? Jakie to jest pyszne! Co to zrobił? Dlaczego jesteście takimi złodziejami? Dam wam nauczkę! Tylko spróbujcie jeszcze coś ukraść! Proponuję, żebyśmy szybko sprawdzili, co jest w środku! Zgadzam się! To wszystko? Jedno ciastko dla naszej trójki? Jakoś mało, nie? Co robimy? Chyba wiem. Nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Kurczę, nawet nie spróbuję. Masz pecha. Chyba, że zrobię to szybko. Nie, nie. Nie dotykaj naszego ciastka. Teraz ja wyciągam kartę. Hurra, mogę je ugryźć. No to oznacza, że ja będę musiała je polizać. A tak chciałam je zjeść. Tylko ja mam szczęście. Chociaż mam pewien pomysł. Samantha, może ja zacznę? Śmiało, i tak nie możesz go zjeść. Może nie mogę go zjeść, ale mogę wylizać najlepszą jego część, biały krem. Co? Nawet nie zostawiłaś go dla mnie? Nie martw się, specjalnie dla ciebie przygotowałam trochę śliny. Proszę bardzo, smacznego. Możesz już jeść. To straszne, to takie obrzydliwe. Fuj, czu
Czuję się, jakby pies polizał mnie po buzi. Ej, a co to ma wspólnego ze mną? To jest ohydne. Czas sprawdzić, co tam jest. Mogę ja? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to chyba kaktus. Może będzie czekoladowy? Trzeba to sprawdzić. Nie, to boli. Jest prawdziwy. To straszne, to igły. Wiem, jak mogę ci pomóc. Tak się składa, że mam przy sobie kilka plastrów. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. Dzięki, Jack, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Tylko nie to. Hurra, wygrałam, nie dotknę go. Ojej, a ja będę musiał go polizać. A ja muszę go ugryźć, to okropne. Tak, zwłaszcza, że zaczynasz. Ja? Dlaczego ja? Ty jesteś pierwszy. Nie, ty. Jak dzieci. To jest twoje, nie, twoje. Stop. Mam tego dosyć. Dlaczego nie załatwicie sprawy w prostszy sposób? Zagrajcie. Dobry pomysł, gramy. Chyba wygrałam. No więc, Jack, będziesz pierwszym, który poliże to paskudztwo. Przynajmniej tak jest sprawiedliwie. To naprawdę boli, aj! Ojej, biedny Jack. Dajcie spokój, to był żart. Język nie jest prawdziwy. Głupi żart. A teraz musisz polizać kaktusa na serio. No dobrze, spróbuję. Chociaż po co ryzykować? Mam pomysł, jak sprawić, by kaktus był zupełnie nieszkodliwy. Dzięki temu nie będzie kłuć. Ej, ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Jestem cała pokryta igłami. Nie narzekajcie, przynajmniej teraz mogę w spokoju polizać kaktusa. A Amber może go ugryźć. Dobra, daj mi go, spróbuję. Nie biorę w tym udziału, ale wciąż jestem cała w igłach. Fuj, nawet ogolony kaktus smakuje obrzydliwie. Jest ohydny. Dlaczego znowu ja? Co to ma wspólnego ze mną? Ojej, przepraszam. To wszystko jej wina. Co to za zapach? Wydaje mi się, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Musimy się dowiedzieć, co tam jest. Okej. O, tego właśnie się bałem. To ryba. Fu, ohyda. I to paskudna ryba. Dobra, losujemy karty. Będę musiał ją polizać. Hurra, ja nic nie muszę robić. Jestem szczęściarą. Co to było? Nieważne. Czyli ja muszę ją ugryźć. Nie, nie zgadzam się. Tak, tak. To trudniejsze niż myślałem. Boję się. Ale muszę. Mogę to zrobić. Jeszcze tylko minutka. No nie będziemy tyle czekać. Pomogę ci. No ale zabawne. Ohyda. Jak mogłaś? Odegram się. Proszę, jedz swoją rybę. Gryź. Co zrobiłeś? Nie byłam na to gotowa. Będę chora. Uuu, jak to śmierdzi. Ale to nie wszystko. Masz jeszcze całe pół ryby. Odczepcie się ode mnie. A, to bolało. Dlaczego to zrobiłaś? Otwórzmy razem. Dobra. Jaki ogromny tort. Chcę go zjeść. Jeszcze nie teraz. Najpierw karty. Już czekają, bierzcie. Super. Mogę polizać to wszystko. Hurra, ja będę go jeść. Kurczę, ja nic nie będę robić. Chociaż czemu miałabym cierpieć? Ja też mogę spróbować ciasta. O, jest pyszne. Mogłabym jeść ten tort do ostatniego okruszka. Trzymaj się od niego z daleka. To nie jest twoje ciasto. Chciwusy, moglibyście się podzielić.
Dla nas samych nie wystarczy. Hej! Mógłbyś się zatrzymać? Właściwie to też jest moje ciasto. Jakie to pyszne. Dosyć. Trzeba się dzielić. What? Co ty? O, mam jeszcze trochę ciasta na nosie. Super. Miałeś rację. Tort jest niesamowity. Samantha, może podzielisz się z nami? Jeszcze czego? To moje ciasto, zrozumiano? Tak? No to smacznego. Co ty zrobiłeś? Dopadnę cię. Pożałujesz tego. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Ej, nie trafiłaś. Przesadziłaś. Myślę, że dobrze na tobie wygląda. Ciekawe, co jest w środku? Ups, to chyba niezbyt dobrze smakuje. To okropne. Ohyda. Straszne. O nie, a ja go muszę zjeść. Hurra, ale fart. A co ze mną? Dobra, polizanie tego sera nie będzie takie trudne, jeśli zacisnę nos. To naprawdę nie jest takie straszne. Co się stanie, jeśli zdejmiemy spinacz? Sprawdźmy. Fuu, to jest obrzydliwe. Oddaj mi moją ochronę. Jack, teraz ty. O nie, nie mogę tego zjeść. To obrzydliwe. Ale będziesz musiał. Dlaczego to właśnie ja mam pecha? To jest takie paskudne. Nareszcie świeże powietrze. Zgadzam się. Za wcześnie się cieszycie. Nie czuję się najlepiej. O nie, znów ten smród. Pomóżcie mi. Przewracam się, ratujcie mnie. Ups, to nie moja wina. Przyjrzyjmy się razem. Fajnie, huba buba. Tak, pozostaje tylko wyciągnąć karty. Co ja mam? Kurczę, nie będę mógł nawet polizać. A ja będę żuła gumę, ale ekstra. Będę lizać? Gumę przecież trzeba żuć. Łap, zaczynasz. Dobra, mam nadzieję, że smakuje naprawdę dobrze. No to spróbujmy. Bingo! Myślę, że najlepiej poczuję jej smak, jak poliżę ją po całej długości. Zepsujesz mi gumę. Może wystarczy. Daj mi to. No i proszę, jest cała w ślinie. Przynajmniej była dobra. Nie, nie będę tego żuła. To jest obrzydliwe. Ej, a co ja mam z tym wspólnego? Fu, co za ohyda. I tam spójrz, to kola. Super. Ja mam taką małą butelkę. Razem nie mam szczęścia. Później będzie lepiej, a póki co siedzę swoim maleństwem. W dodatku się nabijają. Dobra, nie ma co gadać. Czas działać. Tak, chce mi się pić. Następnym razem uważaj, to boli. Ale pij dalej. Ekstra, no to jedziemy. Przecież ci mówili, żebyś była ostrożniejsza. Jestem po prostu zachwycona od takiej ilości coli. Bo to naprawdę super. Super, ale trzeba cię troszkę uspokoić. I tam, pa, pa. Co? Gdzie? Ratujcie mnie! Nie mam teraz czasu. Pojawiła się szansa, żeby ukraść trochę coli. Ale to jest pyszne. Co? Dlaczego puszki są puste? Gdzie jest cola?
To nie ja. Jak śmiesz? To najstraszniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. A mi ktoś ukradł kole. Przykro mi, po prostu mieliście pecha. Fajnie, prawdziwy obiad. Z mojego ulubionego KFC. Uwielbiam ich skrzydełka. Ja uwielbiam, gdy tych skrzydełek jest tak dużo. A kto nie lubi? Tylko dlaczego ja mam najmniej? Nie martw się, wystarczy ci. Dobra, zjem to, co mam. Mało, ale i tak pysznie. Wreszcie porządny posiłek. Come on! Ja też jestem bardzo głodny. Skrzydełka to najlepsze danie w fast foodach. Było dobre, ale się nie najadłam. Już nic nie mam. O, widzę, że Ethan ma jeszcze sporo skrzydełek. Spadaj stąd. Właściwie Ethan nie ma ich aż tak wiele. Ja mam całą górę. Całą górę mówisz? Więc nie będziesz miała nic przeciwko, jeśli je podkradnę. Co? Gdzie się podziało skrzydełko? Trzeba było nie zostawiać jedzenia bez opieki. Aha. Niech Julia myśli, że to ty ukradłaś wszystkie skrzydełka. Masz. Jedz. Ekstra. Hej, gdzie są moje skrzydełka? To Ethan, patrz, skrzydełka są u niego. Ty złodzieju. Spójrzcie, ile frytek. Wcale nie tak dużo, malutka porcja. Ja mam trochę więcej, ale mam też ostrzejszy sos. Uff, mój nie jest taki ostry. Bo mój jest najostrzejszy. Proszę, nie chcę być pierwszy. Dobra, to ja zacznę. Chyba się pomyliłam. Sos jest bardzo ostry. Dobra, spadam stąd. Siadaj. Udowodnię, że sos wcale nie jest taki ostry. Zaczynam. Albo nie udowodnię. Jest takie ostre! Płonę! Uważaj! Uratowani! Ethan, twoja kolej! O nie! Jak mam dostać się na sam szczyt? Dzięki za pomoc! Dziękujesz? Będzie naprawdę ostro! Wszystko jest dziwne! Jeszcze jak dużo sosu! Szkoda, że on jest piekielnie ostry! Wystarczy! Proszę! Nie chcę więcej! No dalej, jedz! O nie, wieża upada! Jaka szkoda! Jakie to ostre! Trzymaj się, nie martw się! To wkrótce minie! Raz, dwa, trzy! Wspaniale, to moje ulubione ciasteczka! Ja też je uwielbiam! A ja mam największe! Bla, bla, bla. Ale to ja zjem pierwsza. Magiczne, rozpływają się w ustach. Oczywiście, że się rozpływają, są takie małe. Możecie sobie gadać. O, duszę się! Za co? Julia, zaraz ty. Zaczynam. Jak cudownie pachnie. Obłęd. Smakują jak coś, czego nie można sobie wyobrazić. Bingo! Mam pomysł! To będą najsłodsze kolczyki, jakie kiedykolwiek widzieliście. I najsmaczniejsze. Proszę, dziewczyny. Kolczyki rzeczywiście można zjeść. Wyglądam rewelacyjnie. Coś jest z nim nie tak. Ktoś się ugryzł. Co? Gdzie? Kto to zrobi? To są ciastka, trzeba je zjeść. Mam pomysł. Co się stanie, jeśli z tych ciastek zrobić fajny smoothie?
Trzeba je tylko najpierw trochę podnieść, bo inaczej nie zmieszczą się w blenderze. Come on! Właśnie tak. Spójrzcie tylko, to niebieski smoothie. Już teraz wygląda pysznie. Jedliśmy, no to można się napić. Wow, to niesamowite. Super, też chcę spróbować. Nie mam mowy, to mój koktajl. Cibus, mam nadzieję, że nie wyszedł smaczny. Co nas czeka tym razem? Tak mało? Ale dlaczego? Nie wystarczy, najważniejsze, żeby było pyszne. Tak, ja mam najwięcej. A wy jedzcie sobie swoje paczuszki. Nie chwal się tak. Dlaczego mam tak mało? Tak wyszło. Czas na jedzenie. Nie będę się ociągać, skoro można zjeść wszystko naraz. Zgadzam się, ja też jestem bardzo głodna. Jedzmy już. Daj mi też. Trzymaj, to dziwne. Gdzie są wszystkie cukierki? Myślę, że masz po prostu dużą paczkę, a w środku żadnych cukierków. Charlotte, zobacz! Julia ma tylko garstkę cukierków. Czyli nie tylko ja mam pecha. Weź się spokój, tak nie lubię M&M's. Może ja będę miała ich dużo. Wow, jednak mam szczęście. Super, a ty, Julia, zostałaś bez cukierków. No i dobra. Jak ich dużo. Trzymajcie, wystarczy.